Jeżeli często odczuwasz napięcie w brzuchu, napięcie w gardle, napięcie w klatce piersiowej, które powoduje, że nie możesz spokojnie wziąć oddechu i czujesz, jakby wszystko było twarde, zablokowane, to zapraszam Ciebie do praktyki, która możliwe, że pomoże Tobie w tym projekcie zdrowotnym. Jest to związane z napięciem, które masz w sobie, masz w ciele, z napięciem, które jest w Twoim życiu, w Twoim umyśle, z myślami, które są tam nagromadzone, są bardzo aktywne. Jest to związane z tym, jakie masz uczucia w stosunku do siebie, do swojego ciała. Rozpoczniemy od otrząsania ciała. Otrząsania ciała i uwolnienia napięcia z gardła. Jest to bardzo śmieszne, wygląda z zewnątrz trochę dziwnie. Nie każdy jest w stanie to zrobić. Jeśli chcesz, ćwicz to w ukryciu albo w miejscu, gdzie nie będziesz się krępować innych ludzi, ponieważ jest to taki bardzo ciekawy sposób rozluźniania gardła i całego ciała i rozluźniania napięć, którego używają bardzo często dzieci. Takie mniejsze jeszcze, które nie krępują się w ogóle tego, co się dzieje na zewnątrz. Więc stań ze stopami na szerokość bioder. Rozluźnij się poprzez delikatne otrząsanie całego ciała. Łokcie lekko na zewnątrz i uwolnij gardło. To jest takie uczucie, właściwie uwolnij. Wydawać dźwięk, który jest Tobie najbliższy, najłatwiejszy do zrobienia, luźny język zupełnie i tak jakby Tobie się nic nie chciało i na dodatek jakbyś chciał sobie trochę pojęczyć na ten świat, że jest tak... Ruszaj lekko głową. Język luźno, szczęki luźno. Jeśli zauważyłaś, ten dźwięk jest taki bardzo swobodny, możesz nawet wydać głośniejszy, ale nie tak, że musi on być głośny, tylko jeżeli poczujesz, że ma być głośny, to niech będzie, to uwolni Twoje gardło z napięcia. Te szczęki, język, to wszystko, ten aparat mowy jest bardzo często ściśnięty, bo takich doświadczamy emocji. Okay, teraz otrząsaj ręce w nadgarstkach. Próbujemy zawsze utrzymać postawę, zrobić dobrą minę do złej gry. Czasem nie umiemy też powiedzieć swojej prawdy w taki sposób, żeby nie raniła innych. I wtedy zaniechamy nawet powiedzenia tej swojej prawdy i tego, co jest dla nas ważne. Albo mówimy to ze złością, z agresją, więc ważne jest, żeby znaleźć taką swobodę w gardle. W przód, by uwolnić tę stagnację, która powstaje poprzez ściskanie gardła, już to emocjonalne. W górę otrząsasz nadgarstki i trzymasz luźno ciało, tak żeby ono mogło się trząść troszeczkę dzięki temu, że nadgarstki generują ruch nad głowę. Możesz sobie też powzdychać. W dół. Pomruczeć. I teraz ruchy na prawo i lewo w poziomie. Możesz nadal mruczeć. Sobie coś mruczeć i śpiewać, tak żeby czuć, że wydobywa się z Ciebie dźwięk niewymuszony, swobodny, dający Tobie uczucie, takie przyjemne uczucie rozluźnienia. I na boki, biodrami lekko przesuwasz ciężar ciała z prawej strony na lewą. Zobacz, czy możesz luźno puścić ręce i jeżeli w tym ruchu nadal czujesz spięcie, to po prostu lekko ugnij kolana, rozluźnij kła, czyli pachwiny, i wykonuj malutki ruch.
I zatrzymaj się na chwilkę, obserwuj. Możliwe, że jest jakieś mrowienie w dłoniach, takie przyjemne, nie od zaśniętej ręki, tylko takie właśnie energetyczne. Jeżeli ciało jest spięte, to znaczy warto mu dać coś, co sprawi to przeciwne uczucia, że będzie mogło się rozluźnić, że będzie mogło poczuć, że jest bezpieczne, nieoceniane, że my zwracamy uwagę na nie z taką czułością, że możemy sobie na chwilę odpuścić kilka rzeczy, ale przede wszystkim też odpuścić trzymanie postawy jakiejś konkretnej w życiu. Kolejna praktyka to zacieranie dłoni, aby aktywować laogon, czyli punkty pośrodku dłoni. Palce są splecione razem. Poprzez pocieranie palców też aktywuje przepływ qi przez meridiany serca, osiercia, płuc, jelita grubego, jelita cienkiego i potrójnego ogrzewacza. Dlatego nie musisz spamiętywać teraz. Wdech. Wydech w dłonie. Przekaż myśl i intencję, którą kierujesz do swojego ciała. Połóż ręce na środku mostka. Rozluźnij biodra, kolana. Stój stabilnie na ziemi lub siedząc. Rozluźnij też biodra i poczuj, jak kość ogonowa jest skierowana w dół. Takie zakorzenianie poprzez stopy, poprzez kość ogonową w ziemi. Czubek głowy w stronę nieba. I oddychaj do miejsca, w którym są Twoje ręce. Jeśli masz problem z koncentracją w tym momencie, zacznij robić delikatny ruch okrężny, taką cyrkulację energii wokół punktu, który jest na środku mostka. I przesyłaj dobre myśli w kierunku Twojego ciała. Szacunku, miłości. Możesz nawet używać zwrotów. Dzień dobry, moje ciało. Witaj. Dziękuję, że tu jesteś. Wdech i wydech w dół. Wdech, kiedy kierujesz ręce w stronę głowy. Wydech, kiedy kierujesz ręce w stronę brzucha. I po chwili zatrzymaj się po środku. Wdech i z kolejnym wydechem zjeżdżasz w dół w miejscu, gdzie kończą się żebra. Tak, żeby twoje dłonie leżały jeszcze na żebrach, na mostku, końcu mostka. Oddychaj do tego miejsca. Spokojnie, twoim zupełnie naturalnym oddechem. Delikatnie przytulaj dłonie do ciała, tak żeby to był taki ciepły ruch otulania. Zjeżdżaj powoli w dół, wdech i z wydechem zatrzymaj się kawałeczek niżej, spokojnie oddychaj. Nie oceniaj. Nie krytykuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Po prostu obserwuj i bądź obecna, obecny. Wdech i kawałeczek w dół nad pępek. Tu jest takie twardsze miejsce. Twoje wdechy i wydechy nie muszą być głębokie. Po prostu bądź. Przytulaj to miejsce. Możesz zamknąć oczy, jeśli to ułatwi Tobie koncentrację. Z kolejnym wdechem przygotuj się, wydech w stronę pępka. Zostań na pępku i tu również oddychaj. Przytulaj dłonie do pępka. To szczególne miejsce połączenia ze źródłami, które zasilają Twoje ciało.
fizycznie, kiedy byłaś w brzuchu swojej mamy. Energetycznie teraz, kiedy jesteś na zewnątrz, połączona ze wszechświatem, z ziemią, z elementami, które są w przyrodzie, naturze. Wdech możesz delikatnie przycisnąć i wydech w dół pod pępek, około 3 palców pod pępkiem. Trzymaj się tutaj na chwilę. Oddychaj do tego miejsca. Teraz po prawej stronie wdech do góry. Cały czas przytulaj ręce do brzucha. Wydech po lewej stronie w dół. Coraz większy okrąg. Wdech do góry. Wydech w dół. Pamiętaj, bez oceny, bez zastanawiania się. Postaraj się wyczyścić swój umysł i zająć go obserwacją oddechu i ruchu twoich dłoni. Wydech w dół. Teraz duży okrąg pod żebrami. Wydech w dół. I skieruj się już w stronę pępka. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech w dół, w stronę dolnego dantien, czyli 3 palce pod pępkiem i w przeciwnym kierunku, wdech do góry. Jeżeli twój brzuch jest napięty, twardy z powodu napięcia mięśni, napięcia w organach wewnętrznych, stresu lub jakichkolwiek emocji, które odczuwasz, blokują przód twojego ciała, powodując, że jest twarde wszystko, klatka piersiowa, gardło. Wdech i z wydechem w dół. Daj sobie czas na tę praktykę. I odczuwaj dokładnie, w którym miejscu są twoje ręce. Tak, żeby dać twojemu ciału poczucie bezpieczeństwa i komfort. Troskę. Tak jak głaszczesz dziecko, kota, psa, żeby pokazać miłość, żeby okazać miłość, to samo zrób ze swoim ciałem. Wydech w dół. Teraz twoja lewa ręka idzie z tyłu pomiędzy nerki. Twoja prawa ręka jest nadal na brzuchu. W ten sposób. Jeżeli jest tobie za trudno wnętrzem dłoni, możesz położyć w taki sposób. I z wdechem unoś swoją prawą dłoń w stronę klatki piersiowej, w stronę gardła. Tutaj możesz zrobić w międzyczasie wydech i ponowny wdech. Przez trzecie oko do czubka głowy. Na czubku głowy skieruj dłoń w stronę nieba. Wydech. Zluźniaj kolana i biodra. Pacha zostaje w dole, łokieć jest zgięty, nadgarstek jest zgięty. Tylko wnętrze dłoni jest skierowane do nieba. Tak, żebyś nie czuła dużego wysiłku, nie czuł dużego napięcia. I zostań w takiej pozycji. Oddychając spokojnie, czuj, jak twoja dłoń otwiera się na przestrzeń całego nieba, całego wszechświata. Czuj połączenie z punktem Ming Meng, czyli z drugą stroną, ze stroną Yang, twojego centrum witalności życiowej. Możesz czuć tutaj ciepło pomiędzy nerkami. Obserwuj. Rozluźniaj ramiona. Rozluźniaj wszystkie stawy. Po chwili, po czasie, kiedy poczujesz, że już to jest dla ciebie zbyt trudne, nie chcesz już więcej trzymać ręki w stronę nieba, odwróć dłoń w stronę czubka głowy. Weź wdech i z wydechem spływaj w dół. Przez trzecie oko
między brwiami, przez gardło. Dłoń jest delikatnie skierowana w stronę ciała. Przez gardło, przez klatkę piersiową. Możesz zrobić wdech wtedy, kiedy potrzebujesz, i wydech przez przestrzeń koło żeber, koło pępka, w dół, w stronę pępka. Wdech i z wydechem w dół, w stronę ziemi. Zostań przez chwilę z dłonią skierowaną w stronę ogromnej Matki Ziemi. Poczuj energię Yin Chi, energię, która się o Ciebie troszczy, zasila Ciebie. Wszystko, czego potrzebujesz. Składniki odżywcze, minerały, wodę. W energię budującą Twoje ciało, w Yin Chi, w substancję. I kiedy poczujesz, że jest to dla Ciebie teraz już duży wysiłek, skieruj dłoń w górę, wdech i przeprowadź do dolnego dantian. Rozluźnij też lewą dłoń, ułóż ją na pępku, rozluźnij ramiona, oddychaj. Połóż teraz lewą dłoń na sercu. I spokojnie obserwuj oddech. Pozwól, żeby Twoje ciało samo wyregulowało energetykę między środkowym dantian, dantian uczuć, emocji, odczuwania, i dantian, dolnym dantian, centrum Twojej witalności życiowej, energii ciała. I żeby zakończyć, rozluźnij ręce, połącz dłonie razem, połącz stopy razem, podziękuj swojemu ciału, podziękuj sobie i z wydechem rozluźnij ręce. Pamiętaj o tym, że to Ty mieszkasz w swoim ciele. Zrób taki eksperyment. Zrób eksperyment powracania do relacji ze swoim ciałem i kontaktowania się ze swoim ciałem na takim poziomie, że będziesz rozumieć i czuć, czego ono potrzebuje. Czego Ty w swoim ciele potrzebujesz, tak żeby wszystko ze sobą współpracowało. Ty i Twój umysł, i Twoje odczucia, i uczucia, i emocje, i to, co się dzieje na poziomie Twojego ciała. To właśnie jest praktyka Qigong, która to wszystko razem ze sobą łączy. W bardzo subtelny sposób pozwala Tobie kontrolować przepływ Qi przez ciało. Nie tylko po to, żeby Twoje organy wewnętrzne dobrze funkcjonowały, ale też po to, żebyś czuła, jak jest w tym momencie dnia, jakie są moje emocje, jak to wpływa na moje ciało, jak moje myśli wpływają na moje ciało. Jeśli wszystko jest przerobione na poziomie umysłu i emocji, a nadal na poziomie swojego ciała odczuwasz napięcia, jakieś projekty zdrowotne, których nie jesteś w stanie w żaden sposób wyjaśnić albo zrozumieć, to zapraszam Ciebie do praktyki Qigong. Ona pozwoli Tobie skontaktować się ze swoim ciałem tak, żeby wiedzieć, co możesz zrobić dla siebie w tym momencie, żeby puścić energię, żeby nie tworzyć blokad, żeby nie tworzyły się napięcia, stagnacje, ból, żeby ta energia płynąca kreowała Twoje dobre słowa, kreowała Twoje dobre myśli i żeby była harmonia na poziomie umysłu, serca i ciała. Dziękuję Tobie, zapraszam Cię na kolejne nagrania. Jeśli spodobało się Tobie to wideo, to zapraszam Cię do polubienia go, subskrybowania tego kanału. I też jest możliwość wykupienia kawki, której ja nie piję, ale jest to taka przysłowiowa forma wdzięczności, wymiany energii. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem.